Witam Was bardzo serdecznie na wykładzie na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Ja nazywam się Monika Kuśmierz. Powiem parę słów o sobie, bo pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat ja prowadzę takie zajęcia, kim jestem. Otóż pracuję w agencji Public Relations, która zajmuje się kreowaniem dobrego wizerunku firm. Nasza agencja kreuje ten wizerunek firm głównie w Lublinie. I właśnie jeden z naszych klientów jest szkoła, w której macie w tym momencie zajęcia, czyli w SEI. A poza tym mamy też różnych innych ciekawych klientów, między innymi niedawno otwarty port lotniczy Lublin, albo taki klient, którego na pewno znacie, jeżeli lubicie słodycze, fabryka cukierków Pszczółka z Lublina. Kto zna taką firmę? Wszyscy znają, świetnie. W takim razie chciałam tylko na samym początku powiedzieć Wam, że możecie zadawać mi pytania bez żadnego problemu. Bardzo chętnie na nie odpowiem, mam nadzieję, że będę umiała. I mam nadzieję, że dzisiejszy wykład nie będzie taką nudną formą akademickiego wykładu, ale że sobie troszeczkę porozmawiamy, Wy się dowiecie czegoś ode mnie, a ja się dowiem, mam nadzieję, też trochę od Was. Będę zadawać Wam pytania. Trochę łatwe, ale też niektóre takie, na które trzeba mieć dużą wiedzę, żeby odpowiedzieć. No i cóż, może zaczniemy. Jakbym mogła poprosić jednak Patrycję o to, żeby przesuwała mi slajdy. Chyba, że jej na razie nie ma, w takim razie ja zacznę. Będziemy dzisiaj mówić o cyklu życia produktu. I na sam początek mam do Was takie pytanie. Co to jest według Was produkt? Jeśli ktoś wie, to niech podniesie rękę. Dobrze, podejdę najpierw tutaj bliżej. Jedzenie, picie, na przykład produkty mleczne, czyli ser, jakieś właśnie mleko. Bardzo ładnie. A jeszcze jakieś inne produkty znacie? Może być to po prostu pewna rzecz oddana do sprzedaży. Bardzo dobra definicja. Ktoś jeszcze chce powiedzieć? Wszystkie rzeczy, z których korzystamy na co dzień. Dokładnie tak. To wszystko są produkty. A w takim razie, jak myślicie, co to jest cykl życia takiego produktu? Ktoś wie? Tutaj. O, proszę. Na przykład, życie zaczyna się od produkcji, a kończy się na tym, że załóżmy, jeżeli to jest produkt, co się wyje, no to kończy się na zjedzeniu, załóżmy. Tak, z jednej strony tak, to jest cykl życia produktu, a jeszcze ktoś ma jakiś pomysł? Zapraszamy. Na przykład przetworzenie produktu, na przykład z mleka w ser. Tak, tak też można powiedzieć. Dobrze, to teraz bardzo poproszę przegląd slajdu. Termin życia produktu to jest pojęcie z teorii marketingu, które oznacza okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Cykl życia produktu składa się z takich czterech bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, wprowadzenie produktu na rynek, wzrost sprzedaży tego produktu. Później, kiedy już wszyscy znają ten produkt, następuje nasycenie i na końcu spadek sprzedaży. To są takie cztery ważne elementy. Cykl życia produktu, w zależności od tego, jaki to jest produkt, może być bardzo krótki, na przykład kilka tygodni, i takim produktem są na przykład ubrania. Wiecie, na przykład w tym sezonie modne jest, nie wiem, noszenie, patrzę na dziewczyny, koszul w kratkę, prawda? Czy chłopaków. Ale ten produkt za pół roku czy za rok skończy swój żywot, dlatego że zastąpi go na przykład noszenie bluzek koronkowych, prawda? Ale są takie produkty, które przez bardzo długi czas mają swój cykl życia, a nawet są produktami wiecznymi. Poproszę. Cykl życia produktu opisuje nam bardzo dobrze ten schemat, który tutaj widzicie. Kto może odczytać z tego schematu, tu Wam podpowiem. Na górze strzałka pokazuje sprzedaż, na dole czas. I kto może odczytać, w jakim momencie, w której fazie jest największa sprzedaż? Najpierw się zaczyna od... Który jest największa sprzedaż? Największa to jest dojrzałość i wzrost sprzedaży. Bardzo dobrze. A w którym momencie jest sprzedaż najmniejsza? Pójdę tam do tyłu. Przy wyprodukowaniu. Tak, przy wyprodukowaniu i w drugim momencie też jest bardzo niska.
przy no, takim już końcu życiu, spadku sprzedaży. Tak jest, dokładnie. W tych dwóch momentach sprzedaż jest najmniejsza, a w momencie dojrzałości jest największa. A jak myślicie, dlaczego w tym momencie, kiedy zaczynamy dopiero wypuszczać produkt na rynek, ta sprzedaż jest taka niska? Bo nikt o tym produkcie nie wie. Bardzo dobrze. A dlaczego, na przykład, to jest trudniejsze pytanie, sprzedaż produktu jest niska na sam koniec? Ponieważ z ludzi się zużywa to, nudzi się po prostu. Dokładnie tak. Właśnie tak. Dobrze odpowiedziałeś na to pytanie. Poproszę w takim razie następny slajd. Tutaj mamy cykl życia trzech produktów. Umówmy sobie cykl życia samochodu. Ktoś może na głos przeczytać? Proszę bardzo. Jak zaczyna żyć samochód? Produkcja stali, plastiku i innych surowców. Produkcja części, produkcja samochodu, sprzedaż samochodu, eksploatacja, recykling i gospodarowanie odpadami. Bardzo dobrze, wszystkie słowa zrozumiałe. Eksploatacja, czyli użytkowanie samochodu. A cykl życia gazety? Leśnictwo. A dlaczego leśnictwo, jak myślisz? Ponieważ drzewa się ścina, a potem na małych nawałkach się żeby... Dobrze, dalej. Produkcja ścieru drzewnego. Później jest produkcja papieru, drukowanie, następna jest dystrybucja, wykorzystanie, czytanie gazety, recykling papieru i gospodarowanie odpadami. Recykling, czyli? Kto wie? Przytapianie na przykład szkła na... Papier to na przykład, jeżeli jest stara gazeta, w recyklingu to można ją na nowo przetworzyć, pociąć ją z powrotem i zrobić z niej świeży papier i na nowo zaznaczyć. Bardzo dobrze. W takim razie teraz będzie takie zadanie pierwsze dla Was. Określimy cykl życia na podstawie tego, co wcześniej powiedzieliśmy, czyli tego, jak wygląda cykl życia samochodu i gazety. Określimy cykl życia produktów, które są moim zdaniem Wam bliskie i o których wiecie bardzo dużo. Nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę, że wspólnymi siłami się nam uda. Pierwsza rzecz, czyli tablet. Jak myślicie, jak może wyglądać cykl życia takiego produktu jak tablet? Tutaj już... I zgłaszają się. O, tu mamy nową osobę. Najpierw kopalnie złóż żelaza, po czym idzie później do różnych firm, gdzie się produkuje części. Później się sprzedaje do marketów. I później ktoś kupuje, potem ktoś oddaje to zamowiska, zamowisko się robi na coś to samo. Bardzo dobrze. Poproszę następny slajd. Taka koszulka, słuchajcie. Czy to jest produkt, który przez długi czas będzie... Sprzeda się na pewno, ale czy to jest produkt, którego cykl życia... Poproszę o ciszę, cichutko. Cykl życia tego produktu nie jest zbyt długi, a kto wie dlaczego? Dlatego, że to jest koszulka z nadrukiem fajnego piosenkarza, który dzisiaj jest modny i dużo osób go lubi, ale być może za kilka lat już taki popularny nie będzie i wtedy już większość osób nie będzie w takiej koszulce chciało chodzić. Jak ja byłam w waszym wieku, to na topie była koszulka z zespołem Spice Girls. I wtedy w tych koszulkach się chodziło bardzo długo, no ale zespół przestał istnieć i koszulka też się przedawniła, także kto powie mi, jak wygląda cykl życia takiego produktu? Produkcja materiałów na niego? A jak się produkuje materiał na przykład na taką bawełnianą koszulkę, wiesz może? Ścinanie futra z owiec, przed tworzeniem lub wybieranie cięższych włókien i mniejszych, splątanie w jedno, szycie później z nich, nalepienie napisu, sprzedanie do sklepu, kupienie,
Po kilku latach napój się po prostu ściera i bluzka jako sama też może być. Później komuś się podrze i idzie na szmat. Dobrze, poproszę następny slajd. Sok pomarańczowy. Sok, to jest przez przypadek, nie patrzcie na to jak na reklamę. Sok pomarańczowy jest trudniejszy, jeśli chodzi o cykl życia, bo składa się z dwóch elementów, i zawartości, i opakowania. Kto może powiedzieć, jak taki cykl życia takiego produktu wygląda? Najpierw jest pozyskanie z roślin owoców, z nich wyściśnięcie soku, a w tym samym czasie jednocześnie wyprodukowanie z papieru i produktów papieropochodnych opakowania. W następnej części jest połączenie, tak jakby to powiedzieć, i wychodzi sok gotowy w opakowaniu. Dalej jest rozprzedaż i ciągły okres dojrzałości, no bo to jest jedzenie, więc nie wychodzi z mody. Później taki sok się wypija, opakowanie się składa i wyrzuca. Bardzo dobrze. Teraz opowiemy bardziej szczegółowo o wszystkich czterech fazach życia produktu. Faza pierwsza, czyli wprowadzenie produktu na rynek. W tej fazie powstaje produkt. Jest to najdłuższa i najbardziej kosztowna ze wszystkich faz i obejmuje okres powstania idei, czyli takiego pomysłu, produkcji i próbnej sprzedaży. I jak myślicie, dlaczego to jest okres, który trwa najdłużej i jest najdroższy? Dlatego, że najpierw trzeba wymyślić ten produkt, później trzeba wyprodukować pudełka i później trzeba jakoś reklamami rozprowadzić, żeby się ludzie dowiedzieli, że coś takiego jest. Tak, właśnie, dokładnie z tego samego powodu, o którym mówisz. I tutaj w tej fazie bardzo ważne jest to, na jaki pomysł wpadniemy i czy to jest dobry pomysł. W tej fazie możemy zastosować próbną sprzedaż, podczas której będziemy sprzedawać niewielkie ilości towaru, żeby sprawdzić, czy on przyjmie się na rynku. Tutaj jest zdjęcie serka wiejskiego. Dlaczego? Otóż serek wiejski Piątnica, w tym momencie takich serków wiejskich na rynku jest bardzo dużo, ale jeszcze kilka lat temu takiego produktu w Polsce nie było. Ta firma wprowadziła ten serek, ten produkt i nie wiedziała, czy ten produkt się przyjmie, dlatego sprzedała go na początku do kilku małych hurtowni, po czym, kiedy ludzie spróbowali, jak smakuje ten produkt, zaczęły się ustawiać przy tych hurtowniach ogromne kolejki. Z tego powodu serek wiejski był bardzo popularny i bardzo szybko można było go kupić w każdej sieci handlowej. Przez to też pojawiło się bardzo dużo konkurencji na rynku z tym samym produktem. Także to jest ten przykład. W drugiej fazie, czyli wzrost sprzedaży, podczas tej fazy następuje wprowadzenie już dużej partii produktu na rynek. Ta faza ma bardzo ważne znaczenie dla dalszych losów produktu. Podczas tej fazy należy wywołać potrzebę posiadania tego produktu. Na przykład taką potrzebą może być moda. Na przykład coś jest modne. W tym momencie, jak myślicie, co jest takiego modnego, co ostatnio sobie kupiliście, a do tej pory tego nie było? Jakieś buty, konwersy. Na przykład. Coś jeszcze? Czapki, na przykład New Age'a. Tak, to dobry przykład. Ale coś nie jest związanego z ubraniem? Smartfony, tablety. Tak. Bardzo dobrze. Wszystkie nowoczesne technologie, wszystkie produkty związane z nowoczesnymi technologiami w tej fazie bardzo dobrze się czują, bo jest w tym momencie po prostu moda na tego typu gadżety technologiczne. W tej fazie należy bardzo zadbać o strategię marketingową, o której będziemy później dużo mówić, czyli reklama, promocja, public relations, czyli to, czym ja zajmuję się na co dzień. Faza trzecia produktu, czyli faza dojrzałości. W tej fazie następuje zazwyczaj spadek sprzedaży, dlatego firmy starają się tę fazę jak najbardziej przedłużyć. I teraz są dwie metody przedłużenia tej fazy. Albo rozciągnięcie rynku, albo rozszerzenie produktu. Jak myślicie, co to jest rozciągnięcie rynku? Że według mnie to jest tak jakby wprowadzenie innych rodzajów tego samego produktu? Nie, to jest właśnie ta druga rzecz, a rozciągnięcie rynku to jest wzmocnienie sprzedaży poprzez to, że próbujemy sprzedać jakiś produkt innymi kanałami. Na przykład do tej pory z
sprzedawaliśmy na przykład takie książki w księgarni, prawda? A rozciągając rynek, sprzedajemy je, powiedzmy, przez internet. To jest rozciągnięcie rynku, a rozszerzenie produktu, tak jak powiedział kolega, to są nowe odmiany, nowe rodzaje tego samego produktu w ramach tej samej marki. I dlaczego tu jest płyn do mycia naczyń Ludwik? Czy ktoś wie? Otóż dlatego... O, wiesz, bardzo się cieszę. No może dlatego, że to jest taki jeden z popularniejszych produktów i on już trochę długo istnieje. Tak, też z tego powodu, dlatego że płyn do mycia naczyń, ten, o którym mówimy... O, ktoś jeszcze ma pomysł? Co chwilę rozszerzają ten produkt różnymi zapachami, wzorami. Bardzo dobrze. Ten produkt miał kiedyś monopol na rynku. Monopol, czyli to znaczy, że w tej kategorii nie było żadnego innego konkurencyjnego produktu. Kiedyś na półkach był tylko płyn do mycia Ludwik i on był po prostu na tyle powszechny, że nie potrzebował żadnych dodatkowych działań, nie potrzebował rozszerzenia produktu. Natomiast kiedy weszły inne marki z tej samej branży, zaczął się czuć ten produkt zagrożony, bo konkurencja wzrosła i sprzedaż tego produktu spadła. Dlatego ten płyn do mycia naczyń możecie dostać teraz, tak jak powiedział kolega, w różnych zapachach, odmianach, wielkościach, a nawet jakieś tam tabletki do zmywarki są, właśnie po to, żeby nie wypaść z rynku przy tak dużej konkurencyjności. Faza trzecia, czyli spadek sprzedaży. W tej fazie zazwyczaj firmy przestają produkować dany produkt. Reklama jest mało skuteczna, pojawiają się konkurencyjne produkty, ale czasami możliwe jest wywołanie powtórnego cyklu życia produktu.